Cześć i dzień dobry w sobotę. Ja właśnie teraz jadę na event taki całodniowy organizowany dla społeczności Mirko Burnejko, HeyEdu, Fire Starters i chyba prawdopodobnie Cool Guys Capital. Mówię prawdopodobnie, bo nie pamiętam. Wiem, że trzeba posiadać komplet NFT, żeby można było tam wejść. Impreza odbywa się w tym samym miejscu co wczoraj i trwa od rana. Tak naprawdę dzisiaj miałem w planach być tam też od rana, ale jednak gdzieś tam się pokrzyżowały te ścieżki. Jadę teraz w ciągu dnia. Teraz są prelekcje, później będzie networking, a później impreza. Także zapowiada się naprawdę fajny dzień. Tutaj się dzisiaj bawimy w małej Warszawie. Truth, that's all we want. We've been cheating since the day we were born. We have built the highest walls, but a place made of these empty storms. It's not our home. It's not our home. It's not our home. Trącę się na chwilę, tylko przepraszam. Kręci nam seks. Dzień dobry, to jest pan Mireczek. Cześć. Dobry wieczór. I pan Mireczek jest osobą, dzięki której zacząłem kręcić tego daily vloga. Albo przez. Znaczy, no tak, no przez. Dzięki twoim daily vlogom zdecydowałem się na tą decyzję. Także nie wiem, czy dobrze, zobaczymy. No. Może będę też taki łysy i wielki jak ty kiedyś. Nie póki polecam. Co jestem trochę niższy i bardziej kudłaty. Nie czujesz przepływu. Ale... Łysy tak, ale wielki to kostki czasami bolą, jak się staje z łóżkami. No tak, ale kurczę, no. Jak wrażenia po dzisiejszym dniu, tak na szybko tylko? Dobrze, ale jestem zmęczony. Zmęczony, dobrze. Ale zrobiłeś kawał naprawdę dobrej roboty. Tak, może dzisiaj nie było za bardzo merytorycznie, ale było za to bardzo connectivity. I to jest najważniejsze. Także bardzo ci dziękuję. I do zobaczenia następnym razem. Wczorajszy event był naprawdę super, na tyle super, że to co nagrałem nie nadawało się do tego, żeby wrzucić tego daily vloga. Natomiast tak tylko chciałem podsumować tak naprawdę to, co się wydarzyło, bo poznałem wiele fajnych osób, usłyszałem też wiele ciekawych pomysłów, historii i to, co mnie niezwykle zajarało i też zainspirowało, to była prelekcja Konrada Kokosy, który pracuje aktualnie nad takim projektem związanym z crowdpublishingiem na blockchainie. W dużym uproszczeniu mówiąc, chodzi o to, że będzie można wydać książkę, która będzie tak naprawdę pisana przez wielu autorów. Wszystkie jakby prace będą rozliczane na blockchainie, a później też ta książka z perspektywy czytelnika będzie mogła być aktualizowana, poprawiana, jakieś literówki, jakieś różne takie tematy. Także naprawdę brzmi to jak coś wow. Chętnie bym był użytkownikiem tego typu właśnie książek. I właśnie takie miałem wczoraj fajne przemyślenie, że jeżeli to wszystko pójdzie w dobrym kierunku, rozwój web3 i w ogóle tych technologii dookoła, które dają faktyczną wartość, nie są żadnym skamem ani tak naprawdę takimi pustymi biznesami, to faktycznie jest duża szansa na to, że edukacja będzie wyglądała w zupełnie inny sposób, bo z jednej strony właśnie być może będziemy mieli książki, które będą się same aktualizować, w których sami będziemy mogli na przykład poprawiać jakieś błędy, literówki i tym podobne kwestie, a z drugiej strony właśnie poprzez różnego rodzaju dostępy do platform kursowych, do platform edukacyjnych, gdzie będziemy mieli praktyczną wiedzę związaną z różnymi zagadnieniami, będziemy w stanie tak naprawdę rozwijać swoje kompetencje w zupełnie inny sposób niż to działało dotychczas przez ostatnie dziesiątki lat w takim tradycyjnym modelu, gdzie odbywały się różnego rodzaju szkolenia, czy jakieś e-learningi, czy różne inne jakieś tutoriale, które często po prostu miały dość teoretyczny wymiar. Ta część praktyczna również była uwzględniona, ale jednak w zupełnie inny sposób. Wydaje mi się, że też żyjemy w takich czasach, że teraz jednak ten pragmatyzm, doświadczenie i praktyka są dużo bardziej istotne niż to, czy skończyliśmy uczelnię X, czy uczelnię Y, czy teoretycznie mamy wiedzę z danego obszaru, czy z jakiegoś innego. Myślę, że dzisiaj dużo istotniejsze jest chociażby to, że ktoś, jakaś instytucja, firma jest w stanie potwierdzić nasze praktyczne umiejętności, nie teoretyczną wiedzę. I to jest właśnie kierunek, w jakim teraz ta edukacja zmierza i jestem naprawdę ogromnym fanem. Liczę na to, że tego typu system się faktycznie przyjmie. I okej, to nie potrwa kilku lat, pewnie dziesiątki, natomiast no, od czegoś trzeba zacząć. Także bardzo się cieszę, że też jestem blisko tych zagadnień i mogę je obserwować, no bo kurczę, to są rzeczy, które naprawdę potrafię inspirować. Tyle, do usłyszenia jutro i dzięki za Twój czas. Hej!